Siema, została jeszcze jedna kartka z numerem telefonu, że jestem zainteresowany zakupem auta. Jak wiecie, miałem 3 kartki. Renówka nie jest na sprzedaż. Tutaj ci ludzie, co stoją, są właścicielami tej Renault. Zapytałem, czy nie wiedzą, czy to Renault Kangoo jest na sprzedaż. Powiedzieli, nie, nie sprzedajemy. Czyli raczej nie. Gdzieś trzeba tą trzecią kartkę zostawić. Ostatnio była Mazda Tribut w manualu, w ładnym stanie. No i ładny Peugeot 308 SW. Zobaczymy, czy właściciel się do mnie odezwie. Troszeczkę kropi jeszcze. Zobaczymy, co znajdziemy. Trzeba zostawiać karteczki za szybą w samochodach z kontaktem do siebie i być może ktoś się odezwie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Coraz bardziej tutaj deszcz zacina. Mam nadzieję, że nie nakropi na obiektyw. Ups, sorry. Słońce świeci, deszczyk pada. Ludzie, patrzcie, z dachu G leci. Znacie tą piosenkę? Deszczyk pada, nagle słońce świeci. Uważajcie, z nieba G leci. Nie uciekaj, mój przyjacielu. Gówno w ciebie trafi, jak w nas wielu. Jakoś tak to było. Dobra, Nygus, szukaj tego samochodu, bo nic nie znajdziesz. Ostatnia karteczka w woreczku. Dobrze, że jest w woreczku, bo pada, jak komuś włożysz za szybę i mu zamoknie, to będzie troszeczkę wkurzony. Wcale nie powiedziane, że tutaj coś dla siebie znajdę, co mnie interesuje na sprzedaż. Ale zobaczmy. I tak sobie spaceruję. Może gdzieś tą kartkę zostawimy. A wy sobie zobaczcie, jakimi samochodami ludzie tutaj w Niemczech jeżdżą. Ponieważ tutaj każdy zarabia 3000 euro na rękę. I tutaj są same nowe samochody na ulicach. No niektóre wyglądają jak nowe. Takich samochodów teraz szukamy, a nie jakiegoś gruza. Yaris Verso. Też sprytny samochód. Jakby obalić fotele, można coś tutaj, słuchajcie, wpakować do tej bryczki. Troszeczkę nisko siedzi. Z wjazdem na ryby może być problem. Zobaczmy, co jeszcze tutaj znajdziemy ciekawego. Pogoda może nie jest najlepsza, ale co poradzić? Lepsze to niż siedzenie w domu. A wy przy okazji coś zobaczycie, coś się dowiecie. Ładny Hyundai. Tutaj stoi ładna opona. Skrzynia manualna, skóra, ładna bryczka, w napędzie na 4 czy nie? Sejkuś, jak jest w napędzie na 4, to jest fajny samochód, na ryby dobry, fotele można obalić, nadałby się Nygusowi. Wkładamy karteczkę za wycieraczkę z numerem telefonu. Ich will das kaufen. Nein? No jakaś baba w oknie mnie przeobserwowała. Das war drin mein Kontakt. Das ich interessiert bin. Okej, okay, ciao. Dopierdzieliła się, zobaczcie. Może jej, a może nie jej. Tak tutaj wygląda nagrywanie. Piszecie Nygus. Kupuje się od prywatnego. Najszybciej tak znajdziesz auto prywatnie z ulicy. Ale sami widzieliście przed chwileczką,
jak baba zareagowała na mnie. Nie wiadomo dlaczego. Zobaczymy, może w bocznej ulicy coś jeszcze jest. Powiedziałem jej do widzenia. Nawet nie odpowiedziała. Widzicie przynajmniej jak tutaj jest. Ponieważ wiele osób twierdzi, że tutaj jest tak super. W tych Niemczech. Dzisiaj troszeczkę dłuższe nagranie. Życie Negusa. Tak wygląda moje życie tutaj w Niemczech. Tak się nazywa kanał. Ten filmik wrzucę na dwa kanały, ponieważ jest troszeczkę o Niemczech. Można zobaczyć, jakimi samochodami jeżdżą, bo cały czas się słyszy, że tutaj to są super tylko i wyłącznie. Takie komentarze pod filmikami też dostaję. To sobie zobaczmy. Baba wyskoczyła z okna. Halo, halo, weg, weg. Halo, odejść, odejść, odejść. Bo zbliżyłem się do jej samochodu, włożyłem kartkę za szybę. Słyszeliście zresztą, z nią rozmawiałem, że to jest tylko kontakt do mnie, że jestem zainteresowany kupnem tego samochodu. Nie, 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 weg, 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 weg. Tak to wygląda tutaj. Nie wiem, czy im mózgi wyprali, o co tutaj chodzi, ale w każdym bądź razie, może jeszcze pogliny zadzwoniła, nie wiadomo. Fajna laska w Skodzie. No. Już tutaj głoszą, słuchajcie, wszędzie, że za chwilę, od 1 października już maseczki, już zakazy wchodzenia do restauracji i tak dalej. Jak nie masz wiadomo czego. Także tutaj już się zaczyna znowu szaleństwo. No i nic nie znalazłem. Zobaczę jeszcze tą fajną panią, co tutaj wstawia samochód do garażu, bo bardzo ładna. Także rzucę sobie okiem. Słoneczko wychodzi. Może w parku zapalę sobie fajurka. No i może jeszcze coś wam nagram, jak mi przyjdzie coś do głowy. Taki krótki, szybki filmik. Nagrywanie ulicy, samochodów tutaj w Niemczech. Jeżeli stoją na otwartej ulicy, na terenie prywatnym, nie wolno ci nagrywać, ale na ulicy, jak przechodzisz gdzieś, masz prawo nagrywać. Nie wolno nagrywać prywatnych domków, wchodzić na podwórka i tak dalej, ale na ulicy można sobie nagranie zrobić. Tablic rejestracyjnych nie trzeba ukrywać. Tablice są przypisane tutaj do samochodu, a nie do właściciela. Także niby taki dziwny przepis. Wiem, że niektórzy znowu tego nie zrozumieją. Tak jak wielu moich filmików. Dobra, Nygus, zapal sobie, bo już cię suszy. Napij się wody, otwórz plecak, zapal sobie fajura. Pozdrawiam.